Przez wieki koń był umiłowanym zwierzęciem Kazachów, symbolem ich swobody na środkowoazjatyckich stepach. Jednak kilkadziesiąt lat temu nad tym uduchowionym narodem zawisły czarne chmury. W latach 1949-89 Związek Radziecki przeprowadził niemal 500 prób jądrowych na poligonie sąsiadującym z kazachskimi wsiami. Poligon założono w 1949 niedaleko naszej wsi. Pamiętam, że gdy wybuchła bomba atomowa, pojawiła się wielka czerwona kula. Chmura w kształcie grzyba wyrosła na niebie i skierowała się w naszą stronę. Zobaczyłam wielką chmurę w kształcie grzyba. Przed wybuchem kazano nam się ukryć i zebrać zapasy wody i pożywienia. Mieliśmy nie wychodzić z domów przez 2 dni. Nie wychodziliśmy. Wszystko w domu się zatrzęsło. Nawet sam dom i ziemia pod nim. Przychodzili żołnierze, zamykali drzwi i okna, kazali nam wyjść na zewnątrz, położyć się na ziemi i nie patrzeć w niebo. Najpierw niebo robiło się czerwone, potem pojawiał się grzyb. Wybuch przypominał kulę. Później zmieniał się w grzybową chmurę. W ciągu dnia chmura się powiększała, aż w końcu rozlewała się po całym niebie. Nie wiedzieliśmy, że to niebezpieczne. Byliśmy dziećmi. Pewnie stąd wzięła się moja ślepota. Zdrowie ludzi mieszkających tak blisko poligonu w nieunikniony sposób się pogarszało. Lekarze zauważyli gwałtowny wzrost przypadków niskiego ciśnienia, poronień, chorób skóry, raka piersi i krtani, chorób układu nerwowego, utraty pamięci, niedorozwoju umysłowego oraz deformacji noworodków. Z 11 moich dzieci 7 umierło. Rodzili się 7-8-miesięczni i umierali. Муж умер в 55 лет. Рак горла у него был. Вот только внучка моя, слава богу, здорова. Больной ребенок Мурзин Серикжан, 75-го года рождения. Стоит на учете с диагнозом олигофрения. Значит, это сроду умственное недоразвитие. Ну, что можно сказать? У нас состоит с таким диагнозом 2 больных. Еще состоит на учете с диагнозом болезни Дауна 3 ребенка. Сами наиближие. Отец, матка, сестра, брат. Тоже умер. Умер также сын. Аливаев Бекзат. Мял 30 лет. Годом. Лет. Мялым 6 дети. 2 zmarło wcześniej. Została mi 4. Gdy umarły, akt zgonu nie wspominał o poligonie jako o przyczynie śmierci. Napisano, że cierpiały na rzadkie choroby. Nie wierzę, żeby młodzi chłopcy mogli tak umrzeć. To na pewno przez poligon. Lekarze nie mogli im pomóc. Thank you.
Chora roślina zwykle daje chory plon. Skoro rodzice przez lata byli wystawieni na promieniowanie pochodzące z testów jądrowych, to ich dzieci też będą chore. Timur ma 2 lata i 2 miesiące. Ma zdeformowaną kość czołową i łagodnego guza. Był operowany. Pierwszy etap operacji plastycznej został ukończony. Jest porzuconym dzieckiem. Przysłano go tu z oddziału porodowego, bo matka go nie chciała. Odtąd wychowuje się w sierocińcu. Bomby atomowe zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki zmiotły te miasta z powierzchni ziemi. Tamten moment był początkiem atomowego wyścigu zbrojeń. Wyścig zaczął się w USA, ale wkrótce to naukowcy radzieccy przejęli prowadzenie w tworzeniu broni masowej zagłady. Obydwa supermocarstwa musiały stale testować swój arsenał jądrowy. Pytanie brzmiało, gdzie? Przywódcy ZSRR szybko umiejscowili próby w Kazachstanie. To 9. co do wielkości kraj na Ziemi, o populacji zaledwie 15 milionów ludzi. Na atomowy poligon wybrano region wielkości Belgii w północno-wschodniej części kraju, niedaleko Semipałatyńska. Wszyscy rozumieli, że... Конечно, надо быть осторожным, чтобы выбирать там, чтобы ветер шел не в сторону ближайшего города или населенного пункта, потому что кроме Семипалатинска были и районные центры расположенные еще, значит, поближе. Но, в общем... I сейчас nie widno miejsca namnoga более подходящего. Тут ничего не сделаешь. I na zakładanie było oddane. Cały ten obszar spisano na straty. Dlaczego Kazachstan? Były miliony innych możliwości, by umiejscowić poligon. W górach albo gdzieś, gdzie w ogóle nie mieszkają ludzie i dowoli testować wybuchy. Ale nie, zrobiono to tutaj. Kazachstan był wówczas ważnym satelitą. Wszyscy siedzieli cicho. Nikt się nie sprzeciwiał. Władze ZSRR wpompowały olbrzymie środki w rozwój broni jądrowej. Na skraju poligonu zbudowano całe miasto dla prowadzących badania. Na берегу реки возник этот город. Спустя несколько лет его назовут именем академика Курчатова. Здесь, в обстановке строгой секретности, конструировали советскую атомную бомбу. На полигоне проживало... На полигоне мешкало около 30 тысяч людей. Ich liczba rosła w miarę jak przybywało zadań do wykonania. Oczywiście to miasto miało nie tylko zwykłe domy mieszkalne i infrastrukturę usługową, ale także laboratoria i liczne zakłady produkcyjne, stworzone na potrzeby rozwoju broni jądrowej. Различные производственные структуры
совершенствования атомного оружия на полигоне. 29 сierpnia 1949 roku Związek Radziecki zdetonował swoją pierwszą bombę atomową. Poligon okazał się doskonałym miejscem. Wzniesiono budynki przemysłowe. Zbudowano most i stację metra. Były zwierzęta testowe. Owce, świnie i szczury laboratoryjne. Poustawiano także manekiny ubrane w wojskowe mundury. Wszystko to przygotowano, by zbadać skutki pierwszego wybuchu. Jakie последствия w charakterze, допустим, того же и облучения. Bombę umieszczono 30 metrów nad ziemią i zdetonowano o 7 rano. Pojawił się błysk kilkaset razy silniejszy niż blask słońca. W wyniku eksplozji zerwał się wiatr. Przewidywano, że będzie wiać na tereny mniej zaludnione, ale stało się zupełnie inaczej. Powiał w stronę przeciwną, gdzie mieszkało mnóstwo ludzi. Radioaktywna chmura dotarła do wielu okolicznych wsi, a także do ponad 26 miast kraju altajskiego w Rosji. Nie tylko nasz rejon doświadczył skażenia. Na działanie promieniowania wystawionych było 1,5 miliona ludzi. Cierpią do dziś. W ten moment my na ulicy przeguliwaliśmy. I wdruk horyzont stał krasnym. Pojawił się ogromny grip. Мы смотрели на него, потому что никогда такого раньше не видели. Можно сказать, что мы даже любовались этим зрелищем. Через 1,5 часа примерно приехали военные и скомандовали нам войти в здание. Все они были в противогазах, в комбинезонах и все время смотрели в какой-то прибор. И снова водили по телу прибором. Потом налили каждому по 200 граммов водки. Хочешь, не хочешь, пей. Ну, выпили. Kazachów wciąż trapią gorzkie pytania. Czy władze radzieckie wiedziały, jak próby jądrowe zatruwają miejscową ludność? Czy zajęto się poszkodowanymi? Czy byli oni tylko królikami doświadczalnymi w badaniach nad bronią masowego rażenia? W latach 50. Saim Baumuchanow był naczelnym radiologiem radzieckiego Ministerstwa Zdrowia. Wysłano go na poligon jako przedstawiciela rządu. Pamięta spotkania z urzędnikami w 1957 roku. Ulokowano nas w zamkniętym hotelu. Jedzenie było bardzo wykwintne. Nie przywykłem do takiego. Wieczorami zjawiali się ludzie, którzy, teraz to wiem, próbowali nas upić. Zawozili nas samochodami, których tam było niewiele, do siedziby partii. Mieliśmy podpisywać oświadczenia, że wyniki badań okazały się pomyślne. Coś się nie zgadzało, byli zbyt gościnni. Skąd mieli tyle pieniędzy?
Przyszli raz, drugi, potem się zbuntowaliśmy. Powiedzieliśmy, że cały czas siedzimy w mieście, nie pracujemy w terenie. Miejscowi się skarżą. W końcu dr Baumuchanow stanął na czele ekipy badającej skutki promieniowania u okolicznej ludności. Odkryto wiele chorób, od anemii przez liczne przypadki raka po schizofrenię prowadzącą nieraz do samobójstw. Raport został wysłany do Moskwy, po czym zaginął. Baumuchanowi zabroniono podróży w rejon poligonu. Gdy rozmawiałem z niektórymi wojskowymi, mawiali, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. W latach 50. powstał w Semipałatyńsku Instytut badający skutki wystawienia na skażenie nuklearne. Oficjalnie stworzono go w celu zapobiegania brucelozie. Oczywiście to tylko przykrywka. Instytut należał do KGB. Учреждение było режимным, строго секретным. Все мы, поступившие в это, był ściśle tajny. Wszyscy, których zatrudniono wówczas i w następnych latach, musieli podpisać oświadczenie, że nie ujawnią żadnych informacji na temat prowadzonych badań. Traktowano to poważnie. W tamtych czasach, przy pracy w podobnych instytucjach, było to normalne. Nie zadawano zbędnych pytań. W naszym mieście za czasów Związku Radzieckiego istniał ośrodek radiologiczny. Wysyłano tam ludzi na 10-dniowe płatne zwolnienie lekarskie. Umieszczano nas w zamkniętej izolatce i badano jak króliki doświadczalne. Doktor Gusiew wraz z ekipą jeździł do wsi nieopodal poligonu. Odkrywał liczne poważne schorzenia, zwłaszcza raka płuc i piersi, rzadkie do czasu rozpoczęcia prób. Po latach przebadał część tamtejszej ludności. Odsetek zachorowań i śmierci na raka w tej grupie, który można uznać za reprezentatywną dla całej napromieniowanej populacji, był aż dwukrotnie wyższy niż w Hiroshimie i Nagasaki. Ekipa doktora Gusiewa otrzymała specjalistyczny sprzęt do diagnozowania chorób wywołanych promieniowaniem. Dokładne wyniki wysyłano do radzieckich władz. Co na badaniach zyskali mieszkańcy? Nie mieliśmy za zadanie leczyć. Potwierdzam to. Ludzie w szpitalu właściwie nie byli leczeni. My tylko ich badaliśmy. W scenariuszu wojny nuklearnej należy także przewidzieć reakcję miejscowej populacji na wybuch bomby. Jak się czują ludzie, co robią, kto zmarł i tak dalej. Taki właśnie scenariusz tutaj testowano. Człowiek, który porównał się do królika doświadczalnego, ma rację. Nie tylko kazachskich wieśniaków potraktowano jak króliki. Zwykli radzieccy żołnierze także byli ofiarami bezlitosnej determinacji rządu, zamierzającego produkować broń masowej zagłady. Zdetonowano bombę. Następnie w okolice epicentrum eksplozji rzucono całą dywizję wojska. Przyjechały czołgi. Chcieli sprawdzić, jak to będzie w razie rzeczywistego ataku. Eksperymentowano na ludziach. Posyłano nas na poligon doświadczalny. Byliśmy w miejscu, gdzie dokonano drugiej podziemnej detonacji.
Oficerowie zdawali sobie sprawę z konsekwencji lepiej od nas. Rozkazali wsiadać na ciężarówki i odjechaliśmy. Zabroniono nam spać w samochodach, bo były skażone. Spędziliśmy noc na gołej ziemi, ubrani tylko w mundury. Było zimno. Gdy skończyłem 34 czy 35 lat, nabawiłem się tiku nerwowego z lewej strony. Ostatnio zacząłem cierpieć na jaskrę i kataraktę. Ledwo widzę na prawe oko. Pracownicy kliniki obserwowali stan zdrowia żołnierzy. Oczywiście widzieliśmy straszne rzeczy, ale nie o to chodzi. Po roku cały kontyngent, który brał udział w projekcie, właściwie znikł. 20-30 lat później różne organizacje próbowały odszukać tych żołnierzy, ale bez powodzenia, bo zniszczono kartoteki z ich nazwiskami i adresami. Wypełnialiśmy swój żołnierski obowiązek. Nie pchaliśmy się tam sami, ale nas wezwano. Nie pojechaliśmy z własnej woli. Tak chciał los. W 1963 roku USA i ZSRR podpisały traktat zakazujący wybuchów jądrowych w atmosferze. Praktycznie całkowicie zniknęła zagrożenie atmosfery radioaktywnymi produktami. To jest te tysiące i dziesiątki tysięcy człowieczych żyzni, które my płacili za jaderne испытания, my перестали płacić. Atmospheric explosions ceased at the polygon. Wybuchy w atmosferze ustały, ale prób na poligonie wcale nie zaniechano. Zostały przeniesione pod ziemię. Zdetonowano jeszcze 340 bomb. Pod ziemią to szerokie pojęcie. Woda często wytryska spod ziemi. Nieraz podczas wybuchu pokrycie nie wytrzymywało i radioaktywne elementy wydostawały się na zewnątrz. Pierwszy syn urodził się w 1960. Piątka moich dzieci zmarła. Jednego nie donosiłam. Do Kainaru przyjechałam w 69. Zostało mi 8 dzieci. Al-Sai też jest chory. W marcu i kwietniu leżał w szpitalu. Ciągle mu coś dolega. Ma chore jelita. Al-Sai ma oligofrenię. Tak jak jego brat. U nich w rodzinie wszyscy ją mają. Tylko jedno dziecko jest tam zdrowe. Gdy zaczęli, podziemne eksplozje przeprowadzano 2 razy w miesiącu. Czyli często. To jedno z 2 atomowych jezior.
Od Sarżalu to w linii prostej 19-20 km. Wciąż pijemy tę wodę. To nasze jedyne źródło wody pitnej. W okolicy nie ma innego. Wypasaliśmy tu bydło. Zwierzętom powyłaziła cała sierść. Zostały nagie. U bydła w Sarżalu rozwinął się wodowstręt. Nawet psom wypadły włosy. Nic na nich nie zostało. Pastwiska były skażone promieniotwórczym opadem, więc zwierzęta przyjęły to skażenie jedząc trawę. Mimo że były radioaktywne, wysyłano je do ubojni. Nikt nie wiedział, które zwierzęta są skażone, a które nie. Nikt nie mówił, że na przykład kiełbasa, którą jesz, jest promieniotwórcza. Największą tragedią kazachskiego narodu są dziś choroby dzieci. Straszne skutki skażenia radioaktywnego przechodzą z pokolenia na pokolenie. Wiele lat temu udowodniono, że promieniowanie uszkadza genomy. Wywołane nim choroby są dziedziczne. Jeszcze przez 10 pokoleń potomni Kazachów, których komórki zostały napromieniowane, będą przez to cierpieć. Nie mniej niż 10 pokoleń. Dlaczego mamy tyle chorych dzieci? Dlaczego wciąż rodzą się zdeformowane? Oczywiście sądzimy, że jest to wynikiem przeprowadzonych tutaj prób nuklearnych. Nie było innego powodu. Jedyny to broń jądrowa. To powolna, niewidoczna śmierć. Każdy organ składa się z komórek somatycznych. W normalnych warunkach jedna na milion mutuje. To się dzieje z przyczyn naturalnych i zwykle niszczy ją układ odpornościowy. Pod wpływem promieniowania jonizującego i innych czynników, jak metale ciężkie, następuje proces zwany mutacją somatyczną. Okazuje się, że ta mutacja jest w 100% dziedziczna. Wiele dzieci w szpitalu ma anemię, niedobór odporności i raka. Występują tu dwa rodzaje anemii, aplastyczna i hemolityczna. Uważam, że to ma związek z poligonem atomowym. Sądzę, że wszystkie te choroby krwi są wynikiem prób jądrowych. Białaczka, anemia aplastyczna.
Małopłytkowość samoistna to przez poligon. Czasem mamy do czynienia z dziwnymi syndromami, których nie znaliśmy wcześniej. W tej wsi samobójstwa, zwłaszcza wśród młodych, stały się powszechne. To się u nas nie zdarzało. Dawniej Kazachowie nie popełniali samobójstw. Teraz jest ich wiele. Wszyscy wokół, czy starzy, czy młodzi, zaczęli się wieszać. To wszystko przez poligon. Najstarszy syn urodził się w 1970. 11 czy 12 lat temu popełnił samobójstwo. Drugi syn, 2 lata młodszy, zmarł przed 14 laty. Ostatni syn umarł rok temu. Miał 28 lat. Wzrasta liczba zachorowań na raka. Niektóre dzieci wciąż rodzą się z deformacjami. To Achiljajew Adil. 2 lata. Ma bezmózgowie i wodogłowie. To ostatnie było operowane, ale głowa ciągle rośnie. Jego przypadłość jest nieuleczalna. W porównaniu do innych rejonów Kazachstanu, w naszym wskaźnik chorób jest o 2,5 do 3 razy wyższy. Mamy największą liczbę zachorowań na raka płuc. Tutejsze kobiety znacznie częściej zapadają na raka piersi niż pozostałe Kazaszki i Rosjanki. Ponadto chorują w bardzo młodym wieku. Nie można powiedzieć, że promieniowanie jest jedyną przyczyną. Składają się na to różne właściwości kazachskiego środowiska. Przemysłowy rejon, atmosfera silnie zanieczyszczona pyłami przemysłowymi. Prawdopodobnie chodzi o połączenie różnych czynników wysokiego ryzyka z promieniowaniem włącznie. Na podstawie kontaktów z tymi pacjentami mogę powiedzieć, że poligon miał na to ogromny wpływ. Choć wielu naukowców, zwłaszcza rosyjskich, stara się pomniejszyć jego znaczenie. Radzieccy urzędnicy o słabe zdrowie mieszkańców poligonu długo obwiniali wszystko oprócz skażenia nuklearnego. Mówiono o ubogiej diecie, braku higieny, ostrym klimacie czy ułomnych od dawien dawna genach Kazachów. Twórczyni filmowa Anar Kaszaganowa w 1990 roku skonfrontowała urzędników z faktami. Byłam zaszokowana tymi bzdurami. Mówili, że ludzie sami są sobie winni. Umierają, bo nie jedzą dość warzyw i owoców. Ta postawa w Rosji niewiele się zmieniła. Jurij Dubasow jest emerytowanym radiochemikiem w Sankt Petersburgu. Gdybyśmy im wybudowali piękne domki i drogi jak w Kanadzie, ich życie by się zmieniło. Prędko zapomnieliby o skutkach poligonu. Rząd Kazachstanu wypłaca skromne renty i zapewnia bezpłatną opiekę medyczną ofiarom radioaktywnego skażenia.
Rosja kategorycznie odmawia przyjęcia odpowiedzialności za zatrucie mieszkańców poligonu. W lutym 1989 rozeszły się pogłoski, że dwie eksplozje na poligonie zanieczyściły atmosferę. Kazachowie byli zaniepokojeni. Olżas Sulejmenow to szanowany kazachski poeta. Te wiadomości bardzo mnie zmartwiły, bo przez lata wmawiano nam, że podziemne wybuchy są bezpieczne i nie zaszkodzą zdrowiu ludzi. Skoro oficjalne źródła ukrywają prawdę, to możliwe, że wcześniej też tak robiły. Ile więc było wybuchów? Sulejmenow zwołał publiczne spotkanie. Wtedy po raz pierwszy publicznie powiedziano nam o semipałatyńskim poligonie atomowym. Pierwszy raz słyszeliśmy o cierpieniu i straszliwych skutkach. Jakie straszne последствия приносило. Jakie powodował u ludzi. Приносил этот полигон не только. Nie tylko w Kazachstanie, ale na całym świecie. Demokratyczna odwilż w Związku Radzieckim ułatwiła ogólnokrajowy protest. On pierwszy powiedział nie broni jądrowej. Ruch ogarnął cały Kazachstan, około 2 milionów ludzi. Akcja obywatelska odniosła sukces. W 1989 roku zaprzestano prób jądrowych w Kazachstanie. W 1992, wkrótce po upadku ZSRR, Kazachstan stał się krajem wolnym od broni atomowej. Koszmar się jednak nie skończył. Poziom promieniowania w niektórych częściach poligonu dziesięciokrotnie przewyższa normę. Podczas badań natrafiłam na bujne kwiaty i wysoką trawę. To nie jest normalne. Okoliczni mieszkańcy wrzucali małe rybki do jeziora atomowego i do rzeki Szagan. Osiągnęły olbrzymie rozmiary. Nie poskutkują żadne znaki ani płoty. Nie ma sposobu, by to upilnować. Musisz dobrze się wysypiać, by mieć siłę do walki z chorobami. Bóg jest wielki. Zjedzmy. Chcę, żebyś był zdrów. Będziecie czytać Koran? Tak. Mieszkając w tym regionie, trudno nie cierpieć. Według mnie wszyscy jesteśmy ofiarami. Ludzie są najważniejsi. Ludzie to swoi. Ludzie хорошие здесь. Tu żyją dobrzy ludzie. To ziemia naszych przodków. Kraj rodzinny. Dlatego nikt nie chce go opuszczać. Z każdym rokiem narasta rozpacz. Czuję ją w głębi duszy. Chciałbym pomóc.
Wersja polska na zlecenie Planet Plus Start International Polska. Tekst Marek Gonzales. Konsultacja rusycystyczna Edyta Czerwonka. Czytał Marek Lelek.